Już jestem. Słuchajcie, przechodzimy teraz, przełączam się rączo na zestaw uruchomieniowy. Jak widzicie, tutaj w prawym górnym, no taka jest wygoda i zaleta stosowania, słuchajcie, zestawów ATB, że raz można podłączyć sobie taki wyświetlacz, raz taki RTC, raz inny, raz taki wyświetlacz, raz OLEDowy wyświetlacz wprost do gniazdka w zestawach 1.0.5 i tak dalej. Więc zobaczcie, że można to podłączyć. Co więcej, w tym ćwiczeniu pokażę Wam, tu mam tych przewodów właśnie, jak widzieliście już wcześniej, troszkę więcej podłączonych. To są przewody od enkodera. Ale tutaj podłączyłem przewody 3 od przycisków, a więc mam jakby te 3 przyciski tutaj podłączone. Środkowy będzie do menu, ten będzie się poruszał w górę czy tam w lewo, a ten w prawo czy tam w dół, prawda? Ale co więcej, w zestawie ATB mamy przecież odbiornik podczerwieni, który jest tu z worką załączony do pinu PD6 mikrokontrolera, a więc będziemy mogli sprawdzić, czy działa on tutaj nam na wszystkich interfejsach, ale przede wszystkim jak będzie wyglądało to menu tutaj. No pewnie jesteście ciekawi i nie możecie się doczekać, ale sekundkę. Najpierw Wam pokażę tutaj jakiś proces główny, który załóżmy urządzenie działa i steruje tam załóżmy fabryką. Oczywiście bzdura, to jakieś tam rzeczy latają sobie, coś miga, oczywiście serduszko również migocze, które działa w pętli głównej. Ten wyświetlacz troszeczkę może mi tu będzie migotał, nie wiem czy będzie wyraźny, jak gdy się troszkę powiększę, słuchajcie, to zobaczcie, może tak będzie lepiej widoczny. Tam sobie miga tester menu, widać, że coś się dzieje, pętla główna żyje, pełno procesów się wykonuje. No to teraz jak będzie wyglądało wejście w menu? Moi kochani, przyszedł ten czas. No więc uwaga, klikam przycisk menu. Jesteście ciekawi? Uwaga, tada, klik. Oh my god, zawsze chciałem być taki jak Jim, zobaczcie. Co więcej, teraz mogę sobie poruszać enkoderkiem, a tutaj mi się jakiś kursorek przesuwa po ekranie i wyświetla mi sobie tutaj nawet sieć z polskimi literami. Może tutaj nie przesunę, ale mam nadzieję, że to będzie widoczne w miarę. Słuchajcie, chociaż gdybym przesunął o tak, o to może będzie lepiej widoczne, a jeszcze troszkę powiększenie zrobił, to widać teraz dokładnie, jak to menu wygląda przy poruszaniu się tym. No to dam teraz sobie, nałóżmy, sieć. Proszę bardzo, numer IP, DHCP, brama domyślna, klik, brama domyślna, uruchomiłem funkcję, widzicie, DHCP, test 11, proszę bardzo, tutaj troszeczkę inaczej wygląda, wszystko się ładnie wyświetla, wracam sobie z tego. Pewnie się zastanawiacie, moi kochani, co tutaj w prawym dolnym rogu sobie tak miga. Otóż pewnie jak się zastanawiacie, żeby jak ktoś zapomni wyłączyć menu, to ono by wypaliło ekran, bo trzeba byłoby włączyć jakiś wygaszacz ekranu. Słuchajcie, to jest taki, włączyłem, żeby było widać dla oka, timeout, który po prostu jak dobiegnie do zera, to uwaga, trach! I menu się samo wyłącza. A więc to menu naprawdę można w cudowny sposób z niego w pełni korzystać. Teraz muszę znowu nacisnąć, ale tym razem ten obraz troszeczkę tutaj pomniejszę, słuchajcie. Tylko on mi się... Aha, chyba przesunąłem go, poczekajcie troszeczkę. I teraz spójrzcie, moi kochani, mówiłem, że działa to również dla przycisków. A więc tym razem nie enkoderem, tylko przyciskiem klikam środkowym. Tutaj palucha wklikam. Uwaga, klik. Zobaczcie, weszło w menu i przyciskami mogę sobie chodzić. Żebyście wiedzieli, że to działa na wszystko, to proszę bardzo, przyciskami zainicjalizowałem, ale mogę w międzyczasie enkoderem również. Da-da-da, to nie wszystko. Biorę w łapki pilota, zobaczcie, timer mi tam leci w dół, biorę pilota i tu Wam pokażę, przyciski są tak naprawdę w pilocie góra, dół, środkowy i tu sobie zrobiłem włączanie, wyłączanie menu. No to zobaczcie teraz, musicie mi uwierzyć, że klikam przycisk, oj! O, zobaczcie, już kliknąłem, zobaczcie, teraz rączki mam u góry, pilotem strzelam w dół i zobaczcie, że lecę, timerek się cały czas kasuje, a więc mogę wchodzić i zobaczcie, pilotem mogę wejść sobie na przykład tutaj w LCD, proszę bardzo, w jakieś chodzić dalej, proszę bardzo. Sami widzicie, że gdy wejdziemy albo wyjdzie z tej pozycji menu, to już wierzycie mi, że to tak się dzieje. Ach, tu muszę powiększyć ekran, to proszę bardzo, możemy sobie uruchamiać jakąś opcję wygodnie, teraz z pilocikiem z daleka, słuchajcie, balans bieli, proszę bardzo, uruchomiła się funkcja, która by mi tam teraz pokazała nastawienia balansu bieli, mogę oczywiście wyjść z menu, mogę sobie tym przyciskiem, który Wam tu pokazywałem, w ogóle opuścić menu przed upływem tego timera, nie wchodzić w ogóle, z dowolnego poziomu menu mogę wyjść tym przyciskiem, mogę również nim wejść, proszę bardzo, od nowa wtedy wchodzi w menu, sieć, na przykład tutaj gdzieś jestem znowu, wyjście z menu, proszę bardzo, wszystko działa w każdą stronę. No mam nadzieję, że Wam się to wstępnie podoba. Zaleta jest bardzo fajna tego podejścia do tego menu, że zobaczcie, to samo menu działa na każdym rodzaju wyświetlacza, aczkolwiek na każdym można organizować to nieco inaczej. Czy to będzie trudne w kodzie, pewnie się zastanawiacie? Słuchajcie,
Nine. Nie będzie to trudne. To będzie bardzo proste, wręcz bym powiedział, że banalnie proste. Oczywiście troszkę będzie się trzeba napracować. A dlaczego będzie proste? No bo dlatego, że mnie tyle nie było i tyle przygotowałem dookoła rzeczy, żeby to mogło zadziałać. Oczywiście funkcja, słuchajcie, ktoś powie, Boże, ale to ile ta funkcja zajmuje? Pewnie mi tam parę kilobajtów zerzy. Wiecie co, jeszcze nie mierzyłem, to później wam opowiem, ale naprawdę grosze to zajmuje obsługa tego menu. Tym bardziej, że wszystkie dane odnośnie menu są przepięknie skompresowane w tych nodach, w tych strukturach. Teksty też zajmują tylko tyle, ile mają nazwy, a nie więcej. Zobaczcie, z czasem w międzyczasie kliknę, niech sobie chodzi menu, proszę bardzo. Nie ma sprawy, wszystko działa. Pozwólcie, że tak na szybko wgram inny rodzaj menu. Dajcie mi sekundeczkę przerwy. Chociaż może nie. Żadna sekundeczka przerwy. Teraz myślę, że to przyszedł czas na to, żeby wam pokazać mniej więcej, jak to, słuchajcie, wygląda w kodzie taki plik z tymi na początku menu items, słuchajcie, menu items.h, ale nie, nas na razie interesuje mk items.c. Zobaczcie, jak wygląda takie menu. Pomijam tutaj inkludowanie jakichś plików tutaj potrzebnych i tak dalej, to wiadomo, sobie omówimy później. Mamy tutaj oczywiście wskaźnik na pierwszy node, czyli główny węzeł, od którego ma startować zawsze menu, a później, proszę bardzo, tutaj są zdefiniowane wszystkie teksty, wszystkie tytuły tych nodów, czyli tytuł dla każdego noda, jak widzicie, zegarek, ustaw czas, ustaw datę, back, prawda? Back musi być. One oczywiście mają tu swoje nazwy tych tablic, odpowiednie. Oczywiście to trzeba teraz, gdybyśmy to ręcznie robili, to trzeba odpowiednio przemyśleć. Tutaj mamy nazwę tytułu, tu musimy sobie wymyśleć nazwę stringa, który będzie umieszczony, dlatego że później tym stringiem będziemy się musieli posługiwać w danej strukturze tego węzła, prawda? Więc zobaczcie, że całą strukturę tutaj widać takiego menu, które przed chwilą oglądaliśmy na jednym i drugim wyświetlaczu. No to teraz zobaczcie, gdy przejdę niżej, to proszę bardzo, jest sobie właśnie otóż nasz pierwszy pierwsza pozycja, pierwszy węzeł. Węzeł, który się nazywa zegarek menu. Zobaczcie, że on się jakby tutaj z tym zgadza, zegarek menu, tylko że jego string zaczyna się od A, ale chyba będzie się zaczynał docelowo jako S, jako string zegarek menu. I zobaczcie, tutaj ładnie wszystkie pola pokazałem, jakie są po kolei. Tam jak my mieliśmy również na obrazkach, zresztą widzieliście tutaj na tym, żeby was nie skłamać, o tutaj mówiliśmy o tych wszystkich nodach, tytułach i tak dalej, jak to było widać, żebyście widzieli, że nie kłamię. Więc po kolei mamy node ID i teraz, gdy pierwszy węzeł tworzyłem, to muszę pamiętać, żeby dać mu 0, gdy drugi to 1. Oczywiście, jak sobie wyobrażacie taką strukturę tych węzłów, to pewnie nie wyobrażacie sobie, że troszkę będzie ciężko nad tym w pewnym momencie zapanować, bo zobaczcie, że tutaj mamy jakby płaską taką no, kartkę papieru, można powiedzieć, i trzeba, no może byłoby sobie wcięcia robić. Ja sobie pomagałem swego czasu, że jak mam w kolejnych pozycjach, zobaczcie, następnie mam ustaw czas menu, ustaw datę menu, to zobaczcie, i tu mam jeszcze do tego, gdzie tutaj mam ustaw datę, przepraszam, tu jest ustaw czas menu, ustaw datę menu i tutaj zegarek back menu. To w zasadzie można byłoby powiedzieć, że to można byłoby troszeczkę sobie wciąć. O tak na przykład zrobić, żeby było widać, że to jest pod menu. Ale i tak to się będzie trochę kiełbasiło w głowie. I teraz zobaczcie, na razie nie będę omawiał gałęzi, jak działają, ale nody, czyli posuwanie się po następnym menu. Zobaczcie, że node next, następny węzeł menu, nie jest ustaw czas menu, tylko ustaw, czyli tylko LCD color. Całkiem następny node, tutaj o ten, widzicie? Trzeba pamiętać, wiedzieć, ten nie ma poprzedniego, no bo skoro to jest pierwszy węzeł, zegarek, przepraszam, tak, to jest pierwszy węzeł, to on nie ma poprzedniego, tak? Na nim się zatrzymuje, to dzięki temu, gdy kliknę i zobaczcie, gdy klikam i przekręcam ten encoder, to on już dalej nie pójdzie, bo nie ma poprzedniego węzła, tak samo jak nie ma nic poza exitem. Zobaczcie, jak sobie pojadę na koniec, jest tego troszkę, to na końcu będziemy mieli, jak się spodziewacie, exit menu, odpowiednia nazwa, string exit menu, który tam jest na górze. Zobaczcie, ten nie ma ani node next, ani, tylko ma node preview. Widzicie? Tym się charakteryzuje exit. Exit też nie ma na pewno ani żadnej gałęzi poprzedniej, ani żadnej gałęzi następnej, ponieważ jest to czyste wyjście z całego menu. Tym się to charakteryzuje, więc exit na końcu. W podmenikach będzie zawsze back.
I tutaj, jak widzicie, cała teraz zabawa polega na tym, żeby odpowiednio sobie poprzypisywać do działania tej funkcji te wszystkie rzeczy. To tak trochę na krzyż, nie na krzyż, bo tutaj w jednym menu, słuchajcie, strasznie ciężko nad tym zapanować. Strasznie ciężko zapanować, jak robiłem to na początku ręcznie, to wymyślałem bardzo jakieś proste menu, bo teraz mamy tutaj kolor menu i tak, balans bieli powinienem przesunąć dalej, prawda? Ale jakby ten miał jeszcze pod menu, to bym musiał znowu przesunąć dalej. To też było, to należało też do LCD, bo tutaj widać nawet początki nazw, to jeszcze do LCD. I to jeszcze do LCD należało, proszę bardzo. A to już jest back menu. I następny był potem sieć menu. I w sieć menu też mieliśmy, nawet tu więcej mieliśmy, tyle gałęzi, tyle węzłów było, trzeba by odsunąć. Tutaj gdzieś, proszę bardzo, dalej. I dopiero wtedy nam zostaje exit. Jak widzicie, teraz to zaczyna być troszeczkę widoczne. Jak mówię, jak zrobimy jeszcze podmeniki, to i tak ciężko jest tego trochę. A to są wszystko, zobaczcie, const progmem. A więc musimy to napełnić na etapie inicjalizacji. Nie ma, że boli. Trzeba to powpisywać i się nie rąbnąć, nie pomylić. A tutaj łatwo o pomyłkę i wtedy menu będzie się sypało. I tu sobie pomyślałem, kurczę, no jakby, no to już jest spore menu, powiem wam, ale może być oczywiście dużo większe. Pewnie się spodziewacie, jakie będą problemy przy pisaniu i przy przypisywaniu tych wszystkich wartości na odpowiednich poziomach. Następna gałąź, poprzednia gałąź, następny node, poprzedni node i tak dalej. Jak sobie z tym pomóc? No nie na darmo jesteśmy programistami. I to jest ten moment, kiedy chciałem wam przedstawić kolejne narzędzie, które, nad którym również pracowałem i powiem wam, że skończyłem wczoraj o godzinie 4:30, zasnąłem chyba o godzinie 5:20. I miałem dzisiaj nic nie robić, cały dzień się przespać, ale kurde nie mogłem, bo podniecony, że mi to w końcu wyszło, najgorszy algorytm tego przeliczania i tego wpisywania właśnie wszędzie tych odpowiedni nul, zegarek, tu w tą stronę, listę musimy iterować, to są zagłębione, rekurencyjne wywołania, matko, jedyna, Boże, kochany, no było tej zabawy trochę, mózg mi już odparował, ale dajcie mi przerwę i pokażę wam teraz ciekawe kolejne narzędzie, o którym wspominałem na początku, że będzie, pojawi się, jakie, zaraz zobaczycie, hej, chwila. Pamiętaj proszę, że ten poradnik, jak i wiele innych na moim kanale, może powstać tylko i wyłącznie dzięki Twojemu wsparciu poprzez serwis Patronite. Dlatego też zapraszam Cię gorąco do tego, abyś odwiedził mój profil na serwisie patronite.pl, widoczny tutaj na ekranie, i przynajmniej zapoznał się z warunkami. Każdy może zostać patronem i mieć swój udział w powstawaniu tychże poradników, do czego gorąco zapraszam. Jak mówiłem, liczy się każda kwota, nawet ta najdrobniejsza. Nie chodzi tutaj o wyścigi i o to, kto da więcej. To nie jest giełda. Każdy może dobrać wsparcie do swoich potrzeb i swoich możliwości. Jeszcze raz mówię, zapraszam na profil i uprzejmie dziękuję za już okazane wsparcie. Pozdrawiam. Już jestem, moi drodzy, jestem, kochani, proszę bardzo, tutaj wam przejdę jeszcze na chwileczkę do tego, tutaj jakby były różne obrazki, coś tu było podobnego, słuchajcie, kojarzycie taką ikonkę, co tutaj był taki obrazek, a teraz spójrzcie okiem, przelećcie na dół i zobaczcie, co tutaj widzimy, oh my god, jakiś program, wydaje się, że to jest na PC, MK ManyGen. Co to, jakiś program genetyczny do badań genetycznych? Nein, to nie program do badań genetycznych, to program do generowania menu, taki generator menu. W jaki sposób? No, słuchajcie, po to jesteśmy programistami, żeby sobie ułatwiać życie, a więc kurde siedziałem właśnie również nad tym programem, nie tylko nad wymyśleniem całego menu, na jakiej zasadzie ma działać, nie tylko nad tym, jak je oprogramować w mikrokontrolerze, żeby zrobić jedną bibliotekę, która będzie obsługiwała, słuchajcie, takie menu, ale uwaga, na każdym mikrokontrolerze, to jest biblioteka oderwana, w pełni abstrakcyjnie napisana, słuchajcie, dla was tylko będą callbacki sprzętowe. Natomiast biblioteka, oczywiście po przerobieniu tam drobnych zmianach typu program, jak na niektórych mikrokontrolerach nie będzie, to słuchajcie, bibliotekę da się przeportować po prostu od tak, w 5 sekund, na dowolny inny mikrokontroler i będziecie mieli na każdym taką samą obsługę menu. Ale teraz jak wygląda, na obojętnie jaki mikrokontroler, to zawsze będzie trzeba na stałe wygenerować te całe wszystkie zależności. Jak mówię, jest tego dużo, oczywiście ręcznie, ci, którzy się uprą, to mogą to ręcznie robić i nie muszą korzystać z tego programu, ale zobaczcie, co powstało. Uwaga, tada, odpalamy programik, klikam dwa razy, tu go tylko zawołam na ekran, proszę bardzo, tada, oto program Menu Generator for C Language. No, taki sobie tytuł wymyśliłem, głupi, nie głupi, nieważne, przy okazji zobaczcie, że okienko jest takie jakieś bardzo nietypowe, nietypowa belka, tu nawet jest
jak widzicie, taka dziurka jakby w tym, sorry, że tak się pochwalę, ale wiecie co, to będzie przy okazji nowy, wymyśliłem, że spełniłem to swoje marzenie, bo tak jak pisałem ten program, z kolei przeskoczyłem na Delphi i chciałem spełnić swoje marzenie, żeby w końcu napisać aplikację, w której podmienię swój pasek tytułowy na całkowicie swój, ale jednocześnie, żebym mógł zrobić tą formatkę, żeby ona się, słuchajcie, dała jeszcze rozszerzać. Chcielibyście tak przy okazji, w międzyczasie, to pytanko, poradnik z Delphi na temat jak zrobić taki, no nie będę tu ukrywał, że się pochwalę, piękny interfejs użytkownika, słuchajcie, chcielibyście dowiedzieć jak to, jak to, coś takiego zrobić, a powiadam wam, że tego nie ma w poradnikach o Delphi, no, nie, no słuchajcie, zobaczycie, że to nie jest takie proste, trzeba zrobić parę niuansów, ale dobra, nie, dziś nie o tym się mowa, uwaga, stop, wracamy, menu generator. Zobaczcie, jest tutaj menu, jak wpisać do niego nasze podstawowe rzeczy. No słuchajcie, no, sprawa jest banalnie prosta. Możemy po prostu zrobić tak, na przykład chciałbym mieć pierwszą pozycję, jaką chcielibyście mieć, na przykład RTC Setup. No to sobie wpisujemy RTC Setup, proszę bardzo, RTC Setup, tak? To jest pierwszy węzeł naszego menu. Załóżmy, że w nim będziemy chcieli mieć podmenu, tak? Czyli to będzie też gałąź jednocześnie, ten node, ten węzeł będzie jednocześnie gałęzią. Chcielibyśmy mieć teraz ustaw czas, ustaw datę. No to zobaczcie, jak zaczynam, bo tu się zastanawiałem, jak zrobić interfejs użytkownika, żeby można było łatwo tutaj wpisywać. Oczywiście tu mógłbym zrobić prawy klawisz, o tutaj mam nawet add node, ale to nie działa już w tej wersji programu. Dodaj tutaj node, wpisz mu nazwę, podaj i po kolei klikaj, ale stwierdziłem, jak słuchajcie, zacząłem się tym bawić, to była masakra. To stwierdziłem, że taki ala skryptowy, ale taki przygotuje możliwość pisania takiego skryptu, który na podstawie którego program wygeneruje nam, czy ten skrypt będzie trudny do pisania. No zobaczcie, bez żadnych dodatkowych poleceń, komend, jakichś znaczników. Proszę bardzo, pierwsza pozycja menu. Druga, chcemy pod menu pierwszego stopnia do tego węzła zrobić, tak? To uwaga, wpisuję jeden minusik. Jeden minusik oznacza, że to jest pod menu. Jak popełnię błąd i wpiszę w tym momencie dwa minusy, nie gwarantuję, co program zrobi, ale pierwszy na przykład ustaw czas. Albo może zróbmy tutaj sobie po... Albo dobra, ustaw czas. Tak? Drugie podmenu, ustaw datę. I zobaczcie, tutaj sobie napiszę polskie literki. To by było pierwsze. Drugi węzeł menu, ten główny, niech będzie się nazywał na przykład sieć. Tak? I tutaj będzie na przykład ustaw IP. Mogę pisać duże, małe litery, nieistotne. Zobaczycie, jaka tu zaraz będzie korekcja świetna, tak? Nieważne, czy piszemy małe, czy duże litery. Polskie literki też możemy używać, jeśli chcemy i mamy wyświetlacz z fontami polskimi, to oczywiście. Na przykład ustaw bramę, czyli tu mamy jakieś polskie literki. Zobaczcie, że nie piszę tych pozycji back, chociaż powinienem, ale skoro one muszą być, to być może tutaj coś będzie fajnego. No i jakaś jeszcze jest jedna pozycja menu, jaką na przykład byście chcieli monitor. Tak, i tam jakieś powiedzmy sleep time, tak, sleep time i tam jeszcze jakaś jedna pozycja, na przykład refresh. No tu pisałem po polsku, tu po angielsku, dobra, nieważne. Zobaczcie, taki skrypt trudno napisać, oczywiście do takiego menu, który ma tylko kilka głównych węzłów. Zobaczcie, taki węzeł i taki węzeł, a do tego każdy węzeł ma swoje dwa, czyli to każdy węzeł jest gałęzią i każdy ma swoje dodatkowe dwa węzły, tak? Mógłbym zrobić, oczywiście gdybym chciał ustawiać czas, zrobić jak, no wiem, o tam ktoś krzyczy, ale tu zrób jeszcze, no dobra, no niech będzie. Załóżmy, że tu chcemy zrobić kolejny, słuchajcie, węzeł, czyli musimy dwa minusiki teraz napisać, musimy się wgłębić co nieco, to napiszmy sobie teraz na przykład czas NTP, proszę bardzo, i dwa minusiki, na przykład czas jaki tam, nie wiem, GMT, tak? GMT, GMT. Proszę bardzo, kolejny był węzeł. I teraz uwaga, czarodziejski klawisz Visual Check, tak to sobie nazwałem. Proszę bardzo, możemy go kliknąć. Klik. I zobaczcie, co on nam zrobił. Proszę bardzo, wygenerował nam całe menu. Fajnie? Tylko słuchajcie, to menu jeszcze nie ma podłączonych żadnych rzeczy, ale jedna ciekawa sprawa, słuchajcie, zobaczcie, że on nie dość, że wygenerował, to tam, gdzie trzeba, to pododawał pozycję back, jak widzicie, i nawet exit. A zobaczcie, co się stało po prawej stronie. A po prawej stronie też mnie skubany skorygował. Dodał back, exit, widzicie? Tutaj też back, ale ten back potrzebny do powrotu z ustawienia monitora.
fajne. Jeszcze by trzeba było przypiąć jakoś do tego funkcję, ale poczekajcie, bo tu odpaliłem starą wersję, sekundka. Już, odpalam nowszą wersję. Ach, tylko że w międzyczasie, słuchajcie, skasowałem sobie to, co żmudnie pisałem. Ale nie obawiajcie się, tu specjalnie dałem takie dwa klawisze, przyciski, test data 1 i test data 2, które pozwolą nam, jeśli na początku nie będziecie wiedzieli, jak to pisać, to po prostu załadować jakieś przykładowe dane, żeby generować. A więc uwaga, test data 1. I proszę bardzo, tu podobnie ustaw czas, datę i tak dalej, grama domyślna, wygenerowało mi parę rzeczy, klikam visual check. I teraz zobaczcie, że tutaj jest ciekawostka, ponieważ niektóre są pogrubione i mają jakieś takie numerki. Ale to dlatego, że tu z prawej strony w skrypcie dopisałem takie jedyneczki. To mogę zrobić zręcznie, no, ręcznie. Zobaczcie, rtc setup i na przykład zrobimy sobie bez spacji, ustaw czas, ustaw datę. O, zobaczcie, takie najprostsze menu mogę sobie nawet wygenerować. Nie mam pogrubionych, nie mam numerków funkcji i tak dalej. A numerki się wyświetlają te, gdzie podłączymy funkcję. Jak podłączyć funkcję do jakiegoś noda, do jakiegoś, bo widzicie, tu mi już poprawił, dał mi beka, poprawił na duże litery, bo tak musi być zrobione. To zobaczcie, żeby podłączyć funkcję, robimy spację i robimy jedyneczkę. To oznacza, że do tej menu ma wywoływać funkcję. W jaki sposób? Ach, zobaczycie, to będzie cała przyjemność. To ma wywoływać funkcję i to ma wywoływać funkcję. Czy to jest trudne, słuchajcie? Teraz jak zrobię jeszcze raz visual check, proszę bardzo, już widać, że tu będą dwie funkcje generowane. Oczywiście gdybym dodał po tym, a tu na przykład wkurzę się teraz i skasuję tego beka, a co mnie tam, tak? I zrobimy sobie, zobaczcie, sieć. I w sieci bym dał, bo tu nie chcę wchodzić, ma być tylko ustawiane IP, dam jedynkę, tak? To teraz kliknę jeszcze raz visual check. Zobaczcie, skubany mnie poprawił, i tak mi beka dostawił, prawda, exita, a więc on mnie trochę pilnuje, też się pogrubiło i będę miał wywoływane trzy funkcje, przy czym jak będą wywoływane w callbacku, to dostanę dokładnie informację, jaki to numerek. Oczywiście już mi ktoś, kto zobaczył beta tester tego menu, powiedział, o Boże, teraz będę musiał pamiętać te numerki, jak będzie duże menu, która była do czego. Nie, nie, pani kochana, nie będziesz musiał pamiętać żadnych numerków, nie po to są typy wyliczeniowe, które też program może wygenerować. No więc zobaczmy jak. Przede wszystkim, tutaj jeszcze nie działa, bo jestem w trakcie pisania, kończenia tego programu, więc czekajcie na jeszcze jeden poradnik na ten temat, jak już to wprowadzę, mam nadzieję, do obrotu. Tutaj będzie można sobie taki cały projekt, który nawet będzie, zobaczcie, załóżmy, że już zrobiliśmy projekt, jest na gotowo. Będziemy mogli kliknąć save, zapisać go gdzieś na dysku, prawda? Albo odczytać, tak? Jakiś skomplikowany, żeby od nowa nie wpisywać, albo nie działać tylko na tych przykładowych, tak? No to teraz zobaczcie, jaki jest następny moment, żeby wygenerować sobie i żeby ten program nam pomógł. Mamy jeszcze czarodziejską zakładkę AVR, GCC, AVR, GCC Generator, czyli AVR GCC Generator. Uwaga, klikamy, wchodzimy. Skoro tu już mamy wygenerowane w tym polu, to tu możemy teraz zrobić czarodziejski klawisz C generate albo create files, czyli wygeneruj nam, skreuj nam pliki C. Jeden będzie menu items C, a drugi menu items H. To właśnie pliki potrzebne do działania tej biblioteki. To nie jest pliki biblioteczne z funkcją biblioteczną, tylko pliki potrzebne. Oczywiście tak, żeby można było w dowolnym momencie wygenerować sobie dowolne menu, podstawić do naszego programu. No więc zobaczcie, klikam sobie Create Files. Uwaga, klik, ta-da! I proszę bardzo. I powstał nam plik, który tam widzieliście przedtem, tylko teraz taki trochę krótszy. Mamy tutaj te wszystkie rzeczy, przy czym tu mamy polskie literki, jeśli wyświetlacz to obsługuje, to będzie działało, ale tu oczywiście nie ma polskiej literki, widzicie? Wszystko ładnie działa sobie i tak dalej. Tu można trochę, gdyby komuś nie pasowało, to trochę przesuwać sobie na ekranie, jakby coś poszerzać, rozszerzać. I zobaczcie, tutaj jest z kolei plik H, w którym mamy wygenerowane, uwaga, ta-da, słuchajcie, najważniejsza rzecz, mamy typ wyliczeniowy, w którym mamy, żeby nie pamiętać tych numerków, to one będą się pojawiały w kodzie jako NI od node index i będzie nawet nazwa podawana ładnie w typie wyliczeniowym, a więc będziemy wiedzieli po nazwie, jakie funkcje będziemy mieli wywoływać, ale o tym później. Zobaczcie, że tutaj nawet jest coś takiego jak copy switch source. Będzie można sobie skopiować w ogóle całą tą funkcję do swojej funkcji callbackowej. O tutaj to. Tu jest napisane wręcz podpowiedź, że copy and uncomment
it into your execute node callback function, tak? To będą callbacki, jak to się obsługuje od strony callbacków, całe to menu. Zobaczycie, że to nie jest trudne, to wam podpowiem. Na razie tylko pokazuję wam, co potrafi zrobić to narzędzie, które po prostu wygenerowało dwa pliki. Zapisujemy je do C. Zresztą zobaczcie, otworzę. Widzicie? To, co mam tutaj w menu items, to jest. I teraz mogę zrobić, zobaczcie, wręcz taką obrzydliwą rzecz. Klikam sobie, tutaj jak podjeżdżam myszką, copy menu items C. Uwaga, klik, żeby wam pokazać, że to naprawdę działa. Kliknąłem, skopiowałem, zmniejszam programik i zobaczcie teraz na żywca przy was, Ctrl A, Ctrl V, wklejam to, co nam program wygenerował. Oczywiście na razie pokazuję błędy, bo jeszcze brakuje mu pliku H. Więc przechodzę i kopiuję plik H. Uwaga, plik H generujemy. Copy. Przechodzę sobie do menu items H, bo tu mamy jakieś inne, te co były poprzednio, i robię Ctrl A, Ctrl V. I zobaczcie, tutaj jest nowy switch, też gdybyśmy chcieli robić i tak dalej, ale nie musimy, bo jak sobie przejdziemy do pliku menu funks, funkcje, to tutaj jest ten stary switch, a my chcemy ten nowy. To proszę bardzo, klikam copy switch source, żebym tam nie musiał odkomentowywać. Kasuję to, co tutaj było w mojej funkcji prywatnie przeze mnie napisanej execute node. I klikam Ctrl V i zobaczcie, wkleiło mi się tylko to, co jest. Oczywiście teraz pokazuję błędy, bo jak mówię, jeszcze jest nieskompilowane i niepozapisywane pliki. A więc skompilujmy, zapiszmy, wgrajmy do mikrokontrolera i zobaczymy, czy, zobaczcie, zmieniłem programem menu. Funkcja nadal taka sama, nic w niej nie zmieniałem. Wszystko się skompilowało dobrze, cały projekt. Tu są funkcje biblioteczne, a tu są takie funkcje pomocnicze w tych plikach. No tak, tylko teraz nie wiem, czy to widoczne jest, słuchajcie, tutaj jest struktura, no dobra, struktura na razie jest nieistotna. I teraz zobaczcie, wgrywam to do mikrokontrolera. Klik, na ekran się, na tamtej kamerze zatrzymało się i zobaczcie, uwaga, klikamy. Klik i zobaczcie, mamy tylko RTC setup i sieć, to co przed chwileczką wygenerowaliśmy. Klik, wchodzimy w ustaw czas i datę. Data, wywołuje się funkcja, wywołuje. Ustaw czas, proszę bardzo, wywołuje się. Gdybyśmy chcieli szybciutko coś zmienić i tutaj mamy ustaw czas, ale mieliśmy sobie zrobić jeszcze pod menu, zobaczcie, żaden problem. To wystarczy, że zrobię teraz sobie dwie kreski, Unix time i na przykład bez spacji NTP time. Chociaż tu spację dałem, zobaczymy, czy mi to jakoś tutaj naprawi, uwaga, visual check. A, poprawił NTP time, czyli u nas teraz ustaw czas to nie będzie funkcją, to będzie pod menu, więc skasuję stąd jedyneczkę, wstawię to tutaj i tutaj, zobaczcie, bo to powinno być pod menu. Robię jeszcze raz visual check, wszystko się zmieniło, wchodzę w AVR GCC, create files, szybciutko copy menu items, wchodzę w copy menu items, Ctrl A, Ctrl V, wchodzę jeszcze raz sobie szybciutko copy menu items H, wchodzę w menu items H, słuchajcie, Ctrl A, Ctrl V, i wchodzę sobie szybciutko w copy switch source control, i przechodzę do funkcji, w której to jest zastosowane. Klikam Ctrl V. Proszę bardzo, troszeczkę inne się funkcje pojawiły, a więc spróbujemy to skompilować. Tutaj nie martwcie się, błędy tylko zostały na chwilkę, już zniknęły. I teraz uwaga, wgrywamy to do mikrokontrolera, zobaczymy, zobaczcie, jak w locie możemy sobie teraz zmieniać nasze menu. Mam nadzieję, że widzicie potęgę tego narzędzia, no tak mogę, nie wstydzę się nazwać potęgą. Uwaga, wchodzimy, był RTC setup, wchodzimy w RTC setup, proszę bardzo. I w ustaw datę to nam wywołało funkcję, ale w ustaw czas powinniśmy zobaczyć teraz Unix time, czyli ten Unix time pod menu i NTP time. Uwaga, klik. I proszę bardzo, jest Unix time, NTP time. Zobaczcie, na żywca, wprost ciach do plików, kopiujemy, wklejamy, możemy w ogóle zapisywać te pliki stąd, z kolei tymi ikonkami bezpośrednio do plików Eclipse'a, do folderów Eclipse'a będzie można zapisywać, a więc nie będzie trzeba robić tego nawet copy-paste. Nawet tego nie będzie trzeba robić, to tu sobie ustawimy folderek na przykład Eclipse'a i już będzie można działać. Słuchajcie, no wygodne narzędzie, już to menu użyłem w kilku projektach, słuchajcie, takie jeszcze nawet wstępne, teraz je jeszcze modyfikuję, pracuję nad nim, żeby to coraz lepiej działało, jak widzicie, działa, narzędzie jest przygotowane, wstępnie może działać z dosyć ciekawym interfejsem, tak przy okazji nieskromnie się jeszcze raz pochwalę. Oczywiście menu można dawać bardziej zaawansowane, gdzieś tam, proszę bardzo, visual check, o takie tutaj menu, proszę bardzo, jakieś bardziej skomplikowane, takie zobaczcie, z jakimś tam, już kiedyś to w jakiejś zajawce chyba puszczałem, a więc szybciutko sobie zróbmy create files, i szybciutko copy, jeszcze raz ostatnie wklejenie, żebyście zobaczyli, że nie kłamię, menu items C, Ctrl A, Ctrl V, tutaj jest więcej funkcji,
szybciutko menu items H copy i sobie wklejamy do menu items H, Ctrl A, Ctrl V i szybciutko sobie, tutaj jest już wiele funkcji, to więc robimy switch case'a, sobie jeszcze wklejamy, słuchajcie, proszę bardzo, Ctrl V, jest, kompilujemy, moi drodzy, zobaczcie. Nie patrzymy tutaj, możemy sobie otworzyć plik, to zaraz zniknie. Wgrywamy do mikrokontrolera i zobaczymy. A zobaczcie, podmianę menu, zero problemu. A więc uwaga, klik i proszę bardzo, jakie długaśne menu już mamy. Widzicie? Nowe, w którym tam były non report, jakiś tam auto mode, proszę bardzo, on off, jakieś, o proszę bardzo, wywołanie funkcji. Myślicie sobie, że to działa teraz tylko na wyświetlaczu OLEDowym? O, słuchajcie, moi drodzy, to się mylicie, a więc zobaczcie, co ja teraz zrobię. Wyłączę zasilanie, wyłączę w zestawie OLEDa, włączam, moi drodzy, LCD-ka zwykle z tego, proszę, ja was bardzo, włączam zasilanie, to oczywiście od razu nie będzie działać. I teraz, moi kochani, całe te pliki z tym wygenerowanymi rzeczami, łącznie z tym menu, może tak zrobimy, najpierw te dwa pliki, skopiuję sobie do folderu copy, tam gdzie mam przygotowane wyświetlanie pod tego, pod LCD-ka zwykłego, sobie wkleję, poczekajcie chwileczkę, dajcie mi czas, tak, jest tu all i muszę jeszcze podmienić funkcję tą, do której wklejałem tego switcha, copy and paste, słuchajcie. I zobaczcie, jakie to jest uniwersalne. I tym razem kompiluję projekt po to, żeby go wgrać i zobaczymy, czy to samo mi zadziała, to samo menu, ostatnio wgrane, na takim zwykłym LCD-ku. No tutaj w menu funkcyjnym coś mi nie wyszło, aha, no tak, bo tutaj przecież oczywiście popsułem sobie troszeczkę, bo tutaj nie mamy przecież tego, moi drodzy, mamy inny wyświetlacz, prawda? A ja troszeczkę tutaj napsułem, więc to muszę szybciutko poprawić, bo teraz jest nie na OLEDzie, tylko na tym. Mam nadzieję, że się skopiuje, że teraz się uruchomi. Tak, jeszcze tam coś mi, chyba jakieś coś tutaj, a ta funkcja testowa. Ach, coś sobie skasowałem niepotrzebnie, moi kochani. Ta funkcja testowa najwyżej się nie będzie wyświetlała, trudno, ja ją zakomentuję, bo ona jest na razie zrobiona na zwykłego tego. Skompilujemy i zobaczymy tylko, czy sama struktura menu działa na wyświetlaczu zwykłym LCD. Uwaga, moi drodzy, klikam, klik i proszę bardzo, mamy network, RTC, Modbus, self-test, non-report, exit. I zobaczcie, po prostu troszkę inaczej, ale tak samo działa. Można powiedzieć, że jest w pełni uniwersalne menu. Otóż wziąłem dwa różne wyświetlacze, działa. To samo menu, dokładnie to samo menu, jak widzicie. Można zorganizować. Działa i na przyciski, słuchajcie, tak samo tutaj. A, w tym dla LCD-ka nie są, jeszcze nie, tutaj akurat nie programowałem przycisków czy tam pilota, ale może działać, wszystko może działać. Zapraszam Was w takim razie, moi kochani, do kolejnych poradników z tej serii, gdzie pokażę jeszcze, jak to już bardziej w kodzie. Tylko czy jesteście tym zainteresowani, taką obsługą menu? Chcielibyście to poznać i stosować? Słuchajcie? No to jeśli tak, to łapki w górę, czekam na Was. Wkrótce się zobaczymy. Mam nadzieję, że teraz docenicie, że troszeczkę pracuję i oczywiście w kolejnych poradnikach będą bardzo dobre informacje odnośnie tego menu dla moich ukochanych, szanownych patronów, którym dziękuję bardzo za wsparcie rozwoju kanału, tym, którzy wierzą, że to cały czas działa, ja nie zasypiam gruszek w popiele, ja nie chodzę, nie obijam się, nie leżę do góry nogami, tylko wręcz powiem Wam, że nie spadam na pysk przysłowiowy i naprawdę ostro, ostro działam, żeby Wam przygotować kolejne treści. O całkowicie początkujących też będę myślał wkrótce, jeszcze kolejna seria ciekawych poradników. To by było na tyle. Pa, pa!